funkcja klasyka reaktywacja bardzo pasuje do tego, co się dzieje u nas w księgarni, do tego, jakie sprzedajemy książki na co dzień i do tego, jakie książki są przede wszystkim poszukiwane przez ludzi. Jako wydawca między innymi serii potencjalnej i twórczości Pereka uważam, że wskrzeszanie takich tytułów, które zaistniały kilka lat temu na rynku wydawniczym w Polsce, ma jak największy sens, gdyż przedłuża żywotność tej książki i ten tytuł nie znika jak gdyby z półek i nie przechodzi do lamusa. To jedna z tych książek, która została odesłana do lamusa literackiego, jak wiele innych wspaniałych arcydzieł literatury. Historycy literatury właśnie po to kształcą się i co roku bronią dyplomy, żeby te skarby przypominać. Alberto Moravia, Pogarda, to jedna z najgłośniejszych powieści XX wieku. Nie tylko jest to książka o pogardzie, ale przede wszystkim o tym, jak kształtują się relacje między podmiotem a przedmiotem. Opowieść o rozpadającym się małżeństwie jest tak naprawdę opowieścią o podziałach, o tym, co to znaczy być wolnym człowiekiem, co to znaczy prostytuować się, co to znaczy pisać, co to znaczy kochać, co to znaczy pożądać i co to znaczy przede wszystkim posiadać. To jest właściwie opowieść o podziale w kulturze. Ricardo fantazuje na temat swojej pięknej żony, ale my tak naprawdę nie wiemy, jak ona wygląda. On chyba sam nie wie, jak ona wygląda. Jednocześnie jest drobną, młodą kobietą, a gdy zdejmuje ubranie, wydaje się masywna, potężna. On boi się jej kobiecości, boi się jej ciała, ciała, które jest przynależne naturze. On z kolei wyobraża sobie, że jest człowiekiem cywilizowanym. Ona jest tą dzikuską, którą trzeba w jakiś sposób poskromić, trzeba ją po prostu zabić, trzeba jej złamać kręgosłup, trzeba ją zmusić do posłuszeństwa. Cieszę się, że mogę rozmawiać o książce, która powstała 61 lat temu. Zmęczona jestem pogonią za nowościami, bo tak naprawdę nic z tego dobrego ani dla mnie, ani dla innych czytelników i czytelniczek nie wynika. Książki to nie są produkty spożywcze i nie tracą przydatności do spożycia. Jedynym oceniającym jest czas. Pogarda Moravii to taka książka, która próbę czasu wytrzymała.